Jak się okazuje, do Lidzbarka zjeżdżają na zgrupowania, kolonie i obozy młodzieżowe drużyny z całej Polski. Lidzbarski MOSIR ma w swojej ofercie dla młodych zawodników boiska trawiaste, jak i halę widowiskowo-sportową. Przeważająca ilość sportowców to piłkarze, ale są również zawodnicy trenujący inne dyscypliny sportowe, takie jak koszykówka, unihokej, siatkówka czy gimnastyka artystyczna. Jesteśmy od 12 sierpnia jesteśmy na obozie przygotowawczym w Lidzbarku. Mamy dwie grupy w kategorii chłopców U14 i U10. Jak co roku jest to okres, kiedy korzystamy, czy też przygotowujemy się do okresu startowego. U nas jest to standard, to obozy letnie, obozy zimowe. W tym roku dostaliśmy fajną ofertę z Lidzbarku i skorzystaliśmy z niej. Jesteśmy zadowoleni, fajna baza, boiska trawiaste, co jest dla nas bardzo ważne, bo u siebie raczej rzadko z tego korzystamy, niestety. I tak naprawdę, mówiąc szczerze, niczego nam niczego nie potrzeba, bo oprócz tego, że fajna baza, fajne boiska, to do tego jeszcze znakomita pogoda, która jest z nami w zasadzie od samego początku. Dzisiaj jest przedostatni dzień obozu i jest naprawdę bardzo fajnie. Przyjechaliśmy w rocznikach od 2006 do 2014 rocznika. Jesteśmy w około 170 osobach oraz tam 12 trenerów. Trenujemy 2 razy dziennie, czasami również 3. Gramy oczywiście tutaj też sparingi z pobliskimi rywalami. Warunki tutaj jak dla nas są bardzo przyzwoite. Blisko plaża, gdzie możemy gdzieś tam się dobrze zregenerować między treningami. Posiłki również są na bardzo dobrym poziomie. Można tutaj naprawdę dobrze się najeść, gdzie tutaj zawodnikom to jest mega potrzebne. No, wspaniałe, urokliwe miejsce, przede wszystkim w otoczeniu wspaniałej przyrody. Mamy las, mamy jezioro. No i wspaniałą infrastrukturę tutaj. My przyjeżdżamy już od wielu lat tutaj. No i patrzymy, jak wspaniale ten ośrodek nam się rozwija. Jeśli chodzi o nas, o piłkarzy, to mamy rzeczywiście wyjątkowo dobre warunki stworzone do tego, żeby pracować tutaj z dziećmi i rozwijać ich talenty piłkarskie. Mamy boiska 3 aż do dyspozycji do treningów. Byliśmy już na 2 z 3 i jak na razie boiska są bardzo dobrej jakości i da się grać. Mówiąc szczerze, no niczego nam nie brakuje, tak? Mamy dostęp przede wszystkim do bardzo fajnej bazy treningowej. Tak już wcześniej wspomniałem, boiska trawiaste, które są dla nas, mówię, no, to jest podstawa, żebyśmy przyjeżdżali, bo to jest dla nas nieprawdopodobnie istotne, żeby pracować na boiskach trawiastych. Kolejna rzecz, jak gdyby współpraca z MOSIR-em, no tutaj mówię, nie ma żadnego problemu, tak? Od pierwszego dnia wszystko udało się fajnie zrobić, tym bardziej, że mówię, pewne rzeczy mamy też jakieś zobowiązania wobec innych podmiotów. Bardzo fajnie wszystko zorganizowane, mamy wszystko na czas. Jeśli chodzi o pozostałe dodatkowe atrakcje w postaci różnego rodzaju rzeczy, które w tym roku spotkaliśmy tutaj na kąpielisku, z których też dzięki tutaj uprzejmości i podpowiedzi bardzo skrzętnie skorzystaliśmy, tak? Także dodatkowa atrakcja dla dzieciaków, bo oprócz treningu coś innego, co wcale nie jest rzeczą łatwą, tylko wręcz przeciwnie, my traktujemy to jako kolejną jednostkę treningową. W tej miejscowości pierwszy raz jesteśmy na obozie. Wydaje mi się, że na pewno nie po raz ostatni tutaj przyjechaliśmy. Warunki tutaj na pobyt gdzieś tam dla klubu piłkarskiego są bardzo dobre. To, co już tam gdzieś mówiłem, przede wszystkim plaża. Woda, no to gdzieś tam jest dla nas przede wszystkim, dla chłopaków najważniejsze, oraz baza tutaj treningowa, gdzie mamy 3 boiska, jeszcze tutaj dobrą jakością naturalną, nie sztuczną, to tam gdzieś tam u siebie na miejscu, więc warunki na pewno są tutaj dla nas dobre oraz rozwojowe. Trzeba przede wszystkim zachęcać dzieci do uprawiania sportu poprzez różnego rodzaju formy, czy to zabawowe, czy gry, ale właśnie temu rozwojowi według mnie sprzyjają właśnie takie warunki, takie, no, można powiedzieć, urokliwe warunki, a jednocześnie profesjonalne warunki, które no, na trenerach i na dzieciach przede wszystkim robią wrażenie, prawda? Mamy wspaniałą bieżnię, mamy wiaty, mamy trybuny, dobrze utrzymane boiska. Ja myślę, że wiele elementów ma zdecydowany wpływ na to, żeby zainteresować się sportem. Jak słychać, trenowanie Królowej Sportów Drużynowych to w Lidzbarku czysta przyjemność. Składają się na to nie tylko boiska i stadion do ćwiczeń, ale również urokliwe okolice do wypoczynku. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku dysponuje wolnymi terminami na sezon 2022.